Piotr Skrzypkowiak oficjalnie został już komendantem pilskiej jednostki. Wcześniej przez nieco ponad 2 tygodnie pełnił tylko obowiązki. Zastąpił na tym stanowisku młodszą inspektor Beatę Różniak-Krzeszewską. Wcześniej Piotr Skrzypkowiak związany był z Komendą Wojewódzką w Poznaniu, gdzie m.in. tworzył Wydział do Spraw Przestępczości Narkotykowej. Ostatnio zaś był szefem Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Podczas uroczystości objęcia pilskiej jednostki podkreślał, że zależy mu na dobrej współpracy z funkcjonariuszami, a mieszkańcom obiecywał, że patrole policji częściej będą widywane na ulicach.